dobry. Dziś słońce nad Radomskiem wstało o godzinie 6.24, zajdzie o 18.47. Witają się z Państwem Jolanta Dąbrowska, Paweł Zagaj i Michał Wasiluk. Miejski Dom Kultury praktycznie nie zasypia. Za nami przepiękny drugi festiwal muzyczny imienia Jerzego Semkowa, którego głównym organizatorem była Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, ale u nas odbył się koncert poświęcony Henrykowi Fajtowi. Kto nie był, niech żałuje, bo naprawdę to była wzruszająca muzyczna podróż. Przed nami inauguracja, już taka oficjalna, sezonu artystycznego, bo trwają zapisy na nasze zajęcia, ale wszelkie wątpliwości, wszelkie pytania będą Państwo mogli zadać w sobotę 21 września, bo od godziny 10 do 14 w naszym holu będą dyżurowały nasze instruktorki, które poinformują, czy są jeszcze jakieś miejsca, gdzie można się zapisać i jak zajęcia wyglądają. Poza tym ta sobota będzie tętniła życiem u nas, bo będzie i wernisaż Zosi Młynarczyk i spektakl. Spektakl w naszej sali kameralnej, a tam również nasza instruktorka Ania Rakowska wywróci do góry nogami Szekspira. To będzie spektakl, uwaga, uwaga, przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Tym bardziej zapraszamy. Godzina 17, sala kameralna. 3, 2, 1, startujemy! Powoli rozpędza się nasz sezon artystyczny, sala taneczna już wypełniona muzyką, ale nie tylko, bo wystartował nasz aerobik. W naszym studiu Sebastian Pierzchalski po pierwszych zajęciach. No i jak tam z formą po wakacjach, panie instruktorze? No potrzebują jak najwięcej tych zajęć, ale rozpoczęliśmy sezon artystyczny, sezon sportowy. Frekwencja bardzo duża, mam nadzieję, że pozostanie taka do końca naszego sezonu, czyli do czerwca. Dziewczyny są spragnione dużej aktywności, więc mam nadzieję, że tylko trzeba dodawać im sił i zachęcać do tych ćwiczeń. No właśnie, panie, ale jak tak patrzę na naszego realizatora, gdyby tak Paweł chciał do was dołączyć i wystartować i nie wiem, no zacząć swoją zabawę z aerobikiem, czy panowie mają na to szansę na twoich zajęciach? Właśnie to są wyjątkowe zajęcia w naszym mieście, że są tylko dla kobiet. I kobiety mają tam prawo czuć się na tyle komfortowo, że są same z sobą i nie muszą się na przykład specjalnie przygotowywać. Po prostu są w własnym środowisku i mogą ćwiczyć sobie w własnym gronie. Więc to jest ta wyjątkowość tych zajęć. Jest taki stopień zaawansowania, bo wiadomo, no prowadzisz aerobik już od kilku lat i na pewno jest jakaś grupa, która przychodzi systematycznie z roku na rok do ciebie, ale pewnie są też panie, które swoją przygodę z aerobikiem dopiero zaczynają. Więc no jaką trzeba mieć kondycję, żeby sprostać wymaganiom Sebastiana Pierzchalskiego? Znaczy, zawsze nowe osoby, które przychodzą, to one i tak, ja zawsze uczulam, żeby robiły to w swoim własnym tempie. Nie do końca muszą patrzeć na to, co się dzieje wokół. Oczywiście muszą jakby wykonywać prawidłowo ćwiczenia i robić to, co my i ta grupa bardziej zaawansowana, która jest z przodu, bo zazwyczaj ci uczestnicy, którzy są z przodu, to są ci najmocniejsi. Natomiast ci nowi zazwyczaj ustawiają się z tyłu, więc już łatwo wtedy poznać, kto jest z tyłu, to z przodu. Natomiast ci, co są z tyłu, to zazwyczaj patrzą na tych, co są z przodu. Ale zawsze uczulam, że trzeba jakby robić w własnym tempie, mniej intensywnie, mniej powtórzeń, no bo wiadomo, że później i tak będą zakwasy i dojście do siebie trwa kilka dni, więc to jest nieuniknione. Ile trwają twoje zajęcia? I może powiedzmy takich kilka technicznych szczegółów, jak można się na nie zapisać, kto może przyjść i właśnie ile trwają? Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środę o godzinie 8, trwają godzinę czasu. O 20, tak? O 20, tak, o 20. W sali tanecznej wieczorem. Dedykowane są oczywiście kobietom, jak już wcześniej wspominałem. Cóż, jak wyglądają zajęcia? Na początku krótka rozgrzewka, później już zajęcia aerobowe, takie typowo spalające tłuszcz, ćwiczenia, które bierze dużo udział ilość mięśni, rzeźbimy ciało, spalamy kalorie, no i oczywiście te endorfiny później wykorzystujemy na następny dzień podczas pracy i podczas codziennych zajęć. No dobrze, Sebastian, ty dzisiaj do nas dojechałeś rowerem, czy dobiegłeś? Dzisiaj dobiegłem. Dobiegłeś, bo oprócz tego, że Sebastian jest oczywiście instruktorem w Miejskim Domu Kultury, to jest prezesem KBKS-u. Rozwiążmy ten skrót tajemniczy. Czyli Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko. Który nigdy nie zasypia, z tego co tak obserwuję waszą działalność. Co planujecie jesienią?
5-6 października odbywa się Radomszański Festiwal Kolarsko-Biegowy S-Bango 6 pod patronatem prezydenta miasta Radomska oraz starosty powiatu radomszańskiego, a na wydarzeniu 6 Radomszański Nordic Walking, 7 Radomszański Bieg Charytatywny Szczęśliwa Siódemka i tutaj zbieramy środki dla Amelki, 5 biegowe Grand Prix Radomska i ono jest dedykowane dzieciakom, wcześniej 5, 6 nocny rajd rowerowy, 6 Radomszański Duathlon, taka nowość plogging, czyli eco-jogging, czyli zbieranie śmieci w ciągu 30 minut, kto więcej zbierze kilogramowo, to wygrywa. Może byśmy tak spróbowali w MDK-u. Dobry pomysł. Myślę, że zawsze tutaj przyda się sprzątanie wszędzie, bo wiadomo, że niestety ludzie często zapominają o tym i bałaganią i no, to jest trochę czasami smutne. No ale cóż, są dobrzy ludzie, którzy chętnie pozbierają te śmieci, więc my to robimy to w lesie i osoba, która najwięcej tych śmieci zbierze, dostanie nagrodę. Tutaj partnerem wydarzenia jest Pegiek, także dziękujemy za wsparcie. No i mamy jeszcze radomszczański Cani Cross, czyli taki bieg z psem na dystansie 8 km. Można zabrać psiaka i razem z nim wystartować na tym dystansie. Czy z twoim psiakiem też będziesz? Nie, mój się nie nadaje do takich biegów. Mój nadaje się tylko do leżenia, ewentualnie do trzymania na rękach. Tak, jak cię słucham, to bardzo zróżnicowany program, w sensie, że jest i coś dla amatorów, i coś dla zawodowców w tym, co proponujecie. Tak, zawsze staramy się wprowadzać jakieś nowości. W tamtym roku był bieg tyłem, w tym roku zbieranie śmieci i ten bieg z psem, także zawsze trzeba rozmawiać tą ofertę, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, ale to bieganie też powoli się może znudzić. Wiadomo, że są pasjonaci, którzy biegają długie biegi, krótkie i górskie i tak dalej, i po schodach. Natomiast no, są też ludzie, którzy po prostu zaczynają od 10, 5, później sobie zrobią maraton i później kończą karierę z bieganiem, także trzeba ich zachęcać różnymi nowościami i właśnie taki Cani Cross czy plogging jest taką nowością dla nich, żeby spróbowali też czegoś nowego. To jeszcze na koniec takie pytanie, czy twoja doba na pewno trwa 24 godziny? Zawsze się przydała, żeby trwała dłużej, ale staram się wykorzystać ten czas jak najlepiej. Proszę Państwa, z naszej strony oczywiście zapraszamy na zajęcia Sebastiana. Przypominamy, to poniedziałek, środa, godzina 20, aerobik z Sebastianem Pierzchalskim, który był naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Marty z nami nie ma, ale kino działa. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry. W naszym studiu Joanna Dudek. Powiedz, co też gramy w kinie Pasja w najbliższym czasie? W najbliższym czasie zaczynamy, jak tradycyjnie w piątek, nowy tydzień filmowy i mamy propozycje dla małych i dużych. Dla dużych o godzinie 20 będzie Drużyna AA. Jest to taki dramat, komedia o czwórce uzależnionych anonimowych alkoholików, którzy, aby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmują się przeszmuglowania przez całą Polskę cysterny spirytusu. Ale żeby było łatwiej, biorą dla swojego bezpieczeństwa terapeutę, a raczej porywają go. I podróż, jak wiadomo, okaże się dla nich bardzo niebezpieczna, zwłaszcza, że w ślad za nimi podąży celniczka, która nie będzie do końca tym, za kogo się podaje. No i zobaczymy, czy uda im się zakończyć misję z sukcesem i przede wszystkim nie przerwać terapii. Bo tylko z pozoru chyba to jest lekki film. On podejmuje bardzo trudne tematy i ma bardzo mocne drugie dno chyba. Tak, myślę, że tak. No, jest to głównie dramat, także, ale do pośmiania się na pewno też będzie sporo sytuacji. Co dla dzieci? Dla dzieci przez dwa dni, sobota i niedziela, mamy bajeczkę Panda i Afrykańska Banda. W sobotę będzie to seans sensoryczny o godzinie 10, natomiast w niedzielę o 10:30 poranek. Film opowiada przygody pandy, która wyrusza z Chin do Afryki, aby uratować swoją najlepszą przyjaciółkę smoczycę. W trakcie tej podróży odkryje zupełnie zdumiewający świat równikowej przyrody i stawi czoła różnym zwierzętom, wrednym hipopotamom czy podstępnym gorylom. Joanno, czy ty masz jakąś przyjaciółkę smoczycę? Tylko takie. No dobrze, mówisz poranek niedzielny, ale ten poranek zawsze powiązany jest z warsztatami, które prowadzisz czasami również ty. Powiedz, co też na tych warsztatach się zawsze w niedzielę dzieje? Tak, zawsze po bajce w niedzielę, około godziny 12 w pracowni plastycznej odbywają się rodzinne warsztaty. Kosztują one 5 zł za dziecko, rodzice nie płacą i najczęściej robimy jakieś prace plastyczne związane z filmem, ale też sporą mroku czy jakimś świętem. Czy my dalej gramy Niepewność w naszym kinie? Tak,
gramy jeszcze Niepewność i gramy Leonarda. Czym zakończymy naszą rozmowę? Jakim zwiastunem? Myślę, że tą drużyną AA. Zapraszam. A my słyszymy się z Państwem w przyszłym tygodniu już w pełnym składzie, oczywiście w programie Kultura ma głos. Przystąpić, kiedy zaszłam. I co wtedy poczułaś? Ciepło i tęsknotę. Niepokój. Że jestem gruba. Super. Urząd Wojewody. Cofnięto nam dotacje. W ciągu 2 miesięcy muszę zamknąć ośrodek. Robota jest. Pszczółki narobiły miodu. Trzeba przewieźć. Umiesz takim jeździć? Za tę kasę można było uratować ośrodek. Dokładnie. 200 tysięcy. Ludzie, jesteśmy alkoholikami, a będziemy wieść spirytus. Jak to się może skończyć twoim zdaniem, co? Zaczynamy z pierwszym gwizdkiem. Viola i ja jako najsilniejsi pójdziemy po Wojtka. Co jest? Czyli chcesz zrobić to z przytupem, z fantazją? Jako terapeuta nie zgadzam się na wszystko, co ma korzenie w przemocy. Gdzie jest mój towar? W drodze. To, co wieziesz, jest moje. A jak cię dorwę, to ty i każdy, kto ci pomaga, zostanie... Taka to choroba jest, że są nawroty. Źle jak piję i źle jak nie piję, nie? Wybrałam samotność, żeby nikogo nie krzywdzić. Niestety nigdy nie powinnaś zostać. Przeszłam każdą drogę pod słońcem i w sobie wszystko, byleby do ciebie. Jesteście moimi mistrzami. Wszyscy przez ciebie zdechniemy. Trzymamy się razem. Mężczyzna w potrzebie, zatrzymujemy się. Jesteśmy na terapii, to jest część terapii. Rozumiesz, że właśnie zaproponowałeś mi polowanie? Jest tutaj, mamy przerąbane. Uważaj! Zapraszam.